rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przy nim. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim trzonem. Wtem stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Oto słowo pańskie. Bogu niech będą dzięki. Droga dyrekcja, nauczyciele, wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły rolniczej na Pichu, razem z panem Piotrem w imieniu wszystkich katechetów pragniemy złożyć życzenia Boże Narodzenia. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię, że Maryja wraz z Józefem posłuszni nakazom ówczesnego prawa, posłuszni zarządzeniu, udali się do Betleja, gdyż całe życie kierowali się posłuszeństwem, a również posłuszni wszystkim zaleceniom, które nasze władze państwowe wydają. Przeżywamy te święta Bożego Narodzenia inaczej niż zwykle. Ale wiemy, że łaska Boża, tak jak wtedy, gdy dotarła do świata w tej malutkiej miejscowości Betlejem, tak i dzisiaj dotrze do każdego domu i do każdego serca, które jest otwarte na działanie Pana Boga. Do serca, które chce słuchać Boga. Bo jeśli człowiek słucha Boga, to jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Wydaje dobre owoce, czyli dobre uczynki w każdym czasie. Pragniemy do takiego serca zaprosić te święta Bożego Narodzenia Pana Jezusa. I on w takim sercu będzie się dobrze czuł, jeśli będzie to serce słuchające i serce chętne do działania, do pełnienia wszelkich dobrych czynów. A zatem życzymy wam wszystkim, przede wszystkim tego, żeby Pan Jezus dobrze się czuł w waszych sercach, aby one prawdziwie pragnęły Go przyjąć w postaci Komunii Świętej, jeśli tylko to jest możliwe, aby one były prawdziwe czyste poprzez oczyszczenie dokonane w sakramencie pokuty i pojednania, jeśli tylko będziemy mieli taką możliwość, żeby przyjść, skorzystać z tego sakramentu. A zatem dużo radości wynikającej z tego, że Pan Jezus prawdziwie zamieszka w waszych sercach. Niech te święta, pomimo wszystkich ograniczeń, będą przeżyte w bliskości Pana Boga. Niech te święta sprawią, że Pan Jezus rzeczywiście zdejmie z nas jarzmo niewoli, jarzmo tego utrapienia, którym jest grożąca nam pandemia, ale również którym są wszystkie nasze grzechy, które pragnie nam przebaczyć. Prośmy zatem dobrego Boga o pocieszenie w tych świętach. Tego wam wszystkim z serca życzymy. Dużo radości. Amen.